Dzisiaj będziemy się zajmować zagadnieniem nowego porządku świata. W 17 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że królowie świata oddają swoją władzę zwierzęciu. W książce Klucze tej krwi Malachi Martin pisze, że największą geopolityczną potęgą naszych czasów jest papiestwo. Napisał: podczas swej wizyty w Polsce, zaledwie 8 miesięcy po swojej elekcji, zasygnalizował rozpoczęcie finalnej rozgrywki czasów milenium. Stał się pierwszym spośród trzech graczy wkraczających na nową scenę geopolityczną. Napisał, że papież Jan Paweł wkroczył na scenę końcowej rozgrywki milenijnej jako ktoś więcej aniżeli geopolityczny gigant swych czasów. Był on i pozostał łagodnym i zaufanym sługą wielkiego projektu. To masoński język symboli. Oto Jan Paweł II z Komisją Trójstronną. A to papież z B'nai B'rith, żydowską masonerią. Z hebrajskiego Synowie Przymierza. To fascynujące symboliczne zdjęcie. Oto papież w centrum kontrolujący najpotężniejsze grupy doradcze. Na to wskazują te zdjęcia. W 17 rozdziale Objawienia mieliśmy opis, jak potęgi świata oddają się papiestwu. Oto Lech Wałęsa, uhonorowany za swoją działalność publicznie udzieloną komunią. Spotkanie Busha i Gorbaczowa na Malcie. George Bush nazwał je bramą ku nowemu milenium wolności. Spotkanie okrzyknięto budowaniem nowego świata. Oto wspaniała idea, nowy porządek świata, w którym dla wspólnej sprawy różne narody zbliżą się do siebie. Tylko Stany Zjednoczone mają zarówno moralną pozycję, jak i środki, by ją wesprzeć. Zatem oni chcą stworzyć nowy porządek świata, a Objawienie, rozdział 13, mówi, że potęga, która tego dokona, to jest zwierzę z ziemi. Prezydent Bush nas w tym utwierdza. W roku 1990 pokojową Nagrodę Nobla otrzymał Gorbaczow za poddanie swego kraju. Stał się człowiekiem roku. Oto dawne masońskie symbole wschodnio-niemieckiego imperium zostały usunięte, natomiast masoński symbol komunizmu pozostał. Pretoria News, 20 sierpień rok 1999. Spotkanie na szczycie 63 państw w sprawie neoliberalizmu. Oto Fidel Castro wysyłający masońskie znaki. Tutaj Castro z papieżem. Sprzeciw wszelkich krajów przeciwko temu, za czym opowiada się establishment, można rozumieć tylko w sensie zabawy w hegelianizm. Tezy, antytezy, a za kulisami wszyscy należą do tego samego klubu. Sprawdźmy to. Fidel był wyraźnie pod wpływem jezuity, ojca Armando Lorente i Alberto de Castro. De Castro podziwiał Franco. Fidel działał aktywnie w jezuickiej organizacji Explorers, odkrywcy, podobnej do Boys Scouts. Gdziekolwiek wyrasta ruch totalitarny, czy to komunistyczny, czy nazistowski, tam znaleźć można jezuitę jako doradcę bądź przywódcę. Na Kubie był nim ojciec Castro Armando Lorente. Dajmy sobie spokój z twierdzeniem, że Kuba była antypapieska. Za kulisami stali jezuici bawiący się w grę teza-antyteza. W Rumunii, w Panamie i innych państwach nastąpił upadek tyranii. Ci tyrani zostali dopuszczeni do władzy, by wykreować system strachu i chaosu. A kiedy zostali usunięci, ludzie stali się szczęśliwi, odzyskując wolność obywatelską. Już oglądaliśmy to nagranie, na którym Bill Clinton oddaje zaszczyty papieżowi za papieski udział w upadku komunistycznego imperium. ...2400 wiernych wita go tutaj. Macha do tłumu. Arcybiskup regali obok papieża, gdy wymienia uścisk dłoni z pierwszą damą. Oddajemy Tobie cześć za pomoc w zaprowadzeniu rewolucji wartości duchowych w środkowej Europie i w byłym Związku Radzieckim. Za uwolnienie milionów, aby mogły żyć zgodnie z sumieniem, a nie pod przymusem.
za wyzwolenie nas wszystkich od niekończącego się strachu przed wojną nuklearną. Wasza świętobliwość, w imieniu nas wszystkich dziś tutaj zgromadzonych, doprawdy w imieniu całego naszego ukochanego narodu, witamy Cię ponownie w Ameryce. Panie i Panowie, Jego Świętobliwość Jan Paweł II i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych oraz arcybiskup. Papież oznajmił zesłanie z nieba wspólnoty europejskiej. Fascynujące. Tym samym Konrad Adenauer, który był kanclerzem Niemiec w czasach narodzin wspólnoty europejskiej, ma być ogłoszony świętym. Możecie uwierzyć? Za swe dzieło winien być ogłoszony świętym. Papież ogłosił wspólnotę europejską jako zesłaną z nieba i zbudowaną na rzymskokatolickich wartościach. Twórcy wspólnoty europejskiej będą ogłoszeni świętymi. Dla powołania Unii Europejskiej spotkano się w Maastricht. Maastricht to małe katolickie miasto w protestanckim kraju w Niderlandach. Również symbolika była bardzo ciekawa. 12 gwiazd. Reprezentują one również 12 gwiazd, które znajdujemy w objawieniu. Odnoszą się one raczej do Marii, aniżeli do niewiasty w bieli. Fascynujące jest również, że Unia Europejska wydała plakat rozesłany do wszystkich krajów Europy, ukazujący wieżę Babel w trakcie budowy. Widzicie? To rozesłano po całej Europie. Odwrócone do góry nogami gwiazdy symbolizowały kozła Mendes. To jest satanizm. Oto nowa wieża Babel. Francuski polityk wysokiego szczebla powiedział: budujemy nową wieżę Babel. Plakat ten miał podkreślić, że tym razem nam się uda. Nowy parlament Komisji Europejskiej jest zbudowany na kształt wieży Babel. I rzeczywiście wewnątrz znajduje się plakat, tabliczka, przyznający, że właśnie tak jest. Jest tu nawet rusztowanie mające dawać wrażenie, że budynek jest w trakcie wznoszenia. Niezła bezczelność. Oto nowy europejski dowód osobisty. Co widzicie, gdy odwrócimy go do góry nogami? Widzimy kozła Mendes. Rogi są nieco zmienione, aby uzyskać kolejny symbol – kolebkę ziemi. Ale cechy środkowej części twarzy kozła łatwo daje się odróżnić. Wolałbym nie mówić, co ten znak symbolizuje. Patrząc na ważnych polityków Europy, na tych, którzy w tym wszystkim odgrywają główną rolę, odkrywamy, że są masonami. Oto masoński uścisk dłoni między Schröderem a Kohlem. Ukazuje on, że nowy mason przejmuje władzę, podczas gdy stary mason odchodzi. Zupełnie tak samo jest teraz w Ameryce w przypadku Kerry'ego, należącego do organizacji Czaszki i Kości. I obecnego prezydenta, on też należy do Czaszki i Kości. Nieważne, który z nich wygra, mason zajmie miejsce masona. Taki układ palców wskazuje, że wszyscy oni należą do tego samego systemu. Gdy Związek Radziecki upadł, nowym symbolem Rosji stał się ten dwugłowy orzeł. Czy wiecie dlaczego? Dwugłowy orzeł jest symbolem masonerii. To jasno pokazuje, kto nadal sprawuje kontrolę. Jak już zauważyliśmy, królowe i królowie tego świata są masonami wysokiego stopnia i podlegają rzymskiemu papieżowi. A co z islamem? Cały wykład poświęciliśmy na odkrycie tej intrygi. Religia islamska i katolicka niejawnie jest kontrolowana przez sekretne stowarzyszenia. Religie te mają jeden i ten sam cel. Są one podległe Rzymowi. O co zatem chodzi w wojnie z islamem? Kim są ludzie wpływający na losy świata? Dlaczego oni skłócają między sobą ludzi? Począwszy od światowych gwiazd roka, skończywszy na przywódcach politycznych tego świata, wszyscy oni zdają się oddawać pokłony papieskiemu cesarzowi. Wszyscy oni zdają się oddawać pokłony papieskiemu cesarzowi.
od wschodu po zachód. Świat islamu obecnie jest elementem antytezy w świecie religii. Jest nastawiany przeciwko kulturze judeo-chrześcijańskiej, będącej również antytezą. Finalnym efektem jest synteza. Wszystkie religie zostaną zjednoczone. Oto strona internetowa. Na dole podałem jej pełny adres. Pokazuje ona dokładnie, kto jest iluminatem. Adam Weishaupt, Astor, Pike, Carnegie, DuPont, Harriman, Bertrand Russell, Ted Kennedy. Oto dawni i współcześni iluminaci. George W. Bush, on oczywiście należy do czaszki i kości. To jest sekcji 322 pod organizacji niemieckiej. Kolejni iluminaci. Mac George Bundy, Otto of Habsburg, Walter Freeman, Ten Hai, Hillary Clinton, Alan Greenspan, David Rockefeller, Rothschild, Wallenberg to bankierzy należący do tego systemu. To grupa negocjatorów. Carrington, Carter, Kissinger, David Owen, Richard Holbrooke. Należą do masonerii 33 stopnia, do rycerzy maltańskich, do grupy Bilderberg bądź do Komitetu 300. Wszyscy należą do tego samego klubu. Spójrzmy. Roosevelt, Rhodes, Engels, Trocki, Stalin, Marx, Hoover, wszyscy należeli do organizacji iluminatów, na przykład do Loży Wielkiego Orientu. Na przykład Lenin należał do Loży Wielkiego Orientu. Truman był masonem 33 stopnia, tak samo Willy Brandt i Winston Churchill. To znane nam osobistości. Helmut Kohl, Komitet 300. Francis Mitterrand, mason 33 stopnia, już nie żyje. Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, masoni 33 stopnia. To niesamowite informacje. Perez, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford. Pokazywałem wam podpis Geralda Forda, gdzie sam podpisał się jako mason 33 stopnia. Oto ten podpis. Będąc w loży, sfotografowałem ten podpis, rodzinę Carterów i tych wielkich polityków świata. Oto Schroeder, Netanyahu, Gorbaczow, a to Saddam Hussein, zaliczany do masonerii 33 stopnia. Czy związki między królem Husseinem, Alem Gorem, Tonym Blairem was nie dziwią? Spójrzcie na tego Saddama Husseina. Oto zdjęcie Saddama Husseina. A oto zdjęcie pokazywane w telewizji podczas wojny. Tak miał wyglądać w czasie wojny. Mówiono, że nie ma pewności, czy to nagranie nie było zrobione wcześniej. To oznacza, że równie dobrze mogło to być nagrane jeszcze przed wybuchem wojny. Jeśli jest się wtajemniczonym, to wie się, kto jest kim i co ma się wydarzyć. Krąży bardzo ciekawa pogłoska o tym człowieku. Spójrzcie na tego człowieka. Zauważcie, że nie ma on brody. W tym samym czasie CIA oraz brytyjskie Secret Service ogłosiło, że to może być sobowtór. Mniejsza z tym, on zawsze był w ten sposób pokazywany, nigdy nie nosił brody. On właśnie tak wyglądał. Operacja Wolny Irak. Sobowtór Saddama w opałach. Przywódca opozycji twierdzi, że Hussein zmarł na raka w roku 1999. To informacja z 26 marca 2003 roku. Doktor Moslem al-Asadi, uchodźca żyjący w Iranie, stwierdził, że wierzy, iż prawdziwy Saddam zmarł w 1999 roku na raka. Prawdziwy Saddam zmarł z powodu raka węzłów chłonnych i od jego śmierci w 1999 roku pokazuje się jego sobowtóra. To jego wypowiedź dla włoskiej gazety. To niesamowita opowieść. Jeśli Saddam rzeczywiście nie żył i cała ta historia była wcześniej zaplanowana, to kto sprawował za niego rządy? Jego synowie, jego żona i pozostałe dzieci brali w tym udział. Zdumiewa mnie, że w momencie wybuchu wojny, w której brały udział Stany Zjednoczone i Anglia, żona oraz dzieci Saddama Husseina, z wyjątkiem dwóch rządzących synów, zostali stamtąd zabrani i otrzymali azyl. Gdzie? W Wielkiej Brytanii. Atakujący kraj zabiera rodzinę, całą rodzinę Saddama i udziela jej politycznego azylu w Wielkiej Brytanii. Bardzo dziwne.
Jeśli on nie żył i posługiwano się sobowtórem, jeśli władzę tak naprawdę sprawowano poprzez jego synów i pokazywano zwłoki jakichś nieznanych nikomu ludzi, to kto wie, co w końcu jest prawdą, a co nie? Wbrew doniesieniom z irackiego miasta Umkaza, brytyjska inteligencja przypuszcza, że transmisje telewizyjne mogły być nagrane wcześniej. Takie są fakty. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnio poświęcał on wiele godzin na nagrywanie różnych wiadomości. Musimy przeprowadzić więcej analiz jego obecnych wypowiedzi, aby dowiedzieć się, czy to rzeczywiście jest Saddam Hussein, czy też nie. Powiedział reporterom brytyjski minister obrony Jeff Hoon. Rzecznik prasowy Białego Domu powtórzył te podejrzenia. Powiedział, uważam, że są wątpliwości, czy aby kaseta nie została wcześniej nagrana, czy może jest ona świeża i czy bazuje na obecnych wydarzeniach. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Saddam Hussein już jakiś czas wcześniej nagrał liczne wypowiedzi, aby mogły być później publikowane. Zatem obie tajne służby poddają w wątpliwość te źródła. Znaleziono wreszcie kryjówkę Saddama Husseina. To odrażające miejsce, jak mówią. Aresztowano mężczyznę i pokazano go w państwowej telewizji. Po tym zdarzeniu niewiele się już o tym słyszało. Miał on imponującą brodę. Jeśli poprzednik został zastrzelony podczas wojny, to musi to być najlepszy środek na porost włosów, jaki ludzkość kiedykolwiek odkryła. Może mógłby on zostać multimilionerem, patentując ten środek, dzięki któremu zapuścił taką brodę. Posłużono się co najmniej trzema sobowtórami. Kto wie, kim jest ten człowiek? Powiedziano, że wykonano testy z krwi. Kto wie, czy można zaufać laboratoriom, które je wykonały? Niemniej jednak zalicza się go do masonerii 33 stopnia i nasuwa się mnóstwo pytań o tego człowieka, a brak jakichkolwiek dowodów, z wyjątkiem jednego. Jego rodzina żyje bezpiecznie na uchodźstwie. Ród królewski. Bernard, książę Niderlandów, należy do Komisji 300. A to księżna Beatrix i książę Bertil. To oczywiście królowa, a to książę Filip. Wszyscy są masonami wysokiego stopnia. Mengel, Walt Disney, wszystkie te postaci. Świat jest rządzony przez te osoby. Oto książę Kentu, wymieniający masoński uścisk dłoni przed masońską tablicą. Jest on obecnym wielkim mistrzem, zatem jest obecnie najwyższym masonem. Ponieważ ani król, ani książę, to jest syn królowej, nie mogą być wielkim mistrzem. On jest obecnie wielkim mistrzem. Zatem jest on w tej chwili najwyższym lucyferianem w kraju. Przywódcy polityczni, Bill Clinton i wszyscy ci tutaj wymienieni, już o nich mówiliśmy, nie ma potrzeby znów wszystkich wymieniać. Jesse Helms, Goldwater, Al Gore, wszystkie te osoby są masonami 33 stopnia. Podałem strony internetowe i jest wiele książek, które to potwierdzają. Wszystkie te nazwiska to masoni 33 stopnia. Zatem niemalże każda prominentna osoba na tym świecie, każdy, kto działa w sferze politycznej, jest wmieszany w te potajemne przedsięwzięcia. Podczas wykładów z 13 i 17 rozdziału objawienia zobaczyliśmy, jak powstanie Święte Przymierze i jak ostatecznie Stany Zjednoczone staną się główną siłą nakłaniającą do nowego porządku świata. Szczyt Bush-Gorbaczow na Malcie. Bush nazwał go bramą do nowego milenium wolności, jak pamiętacie. Zamysł tego wielkiego ruchu przerodził się w nowy porządek świata. Spójrzmy na to nagranie z George'em Bushem wypowiadającym się na ten temat. Instytucje wolności leżą odłogiem. Organizacja Narodów Zjednoczonych może dać im nowe życie. Te instytucje odgrywają kluczową rolę w naszym dążeniu do nowego porządku świata. Porządku, w którym żadne państwo nie musi zrzec się ani joty ze swej niepodległości. Porządku odznaczającym się regułami prawa, aniżeli uciekaniem się do przymusu. On zatem mówi, że żadne narody nie muszą zrzec się nawet joty ze swej niepodległości, jednakże chce mieć je wszystkie w nowym porządku świata. Najprościej rzecz ujmując, to właśnie powiedział. To jest wypowiedź z pewnego źródła. Spoglądając na ważne osobistości w Stanach Zjednoczonych, niezależnie czy to Madeleine Albright, czy ktoś inny, wszyscy z nich używają broszek.
które ukazują związek z lucyferianizmem. Na przykład kozły i tym podobne. Tutaj prezydent Clinton otrzymuje publicznie komunię. I on twierdzi, że nie jest rzymskim katolikiem. To niemożliwe. Hillary Clinton nosi feniksa powstającego z popiołów, będącego masońskim symbolem. Sherry Blair, używająca masońskich sygnałów. Prezydenci, premierzy świata, czy to Thatcherowie, czy Carterowie, albo ktokolwiek inny, zdaje się, że wszyscy należą do tajemnej organizacji. Niezależnie, czy są oni przywódcami religijnymi, czy politycznymi, albo czy są oni Europejczykami, Amerykanami, bądź ze Wschodu, wszyscy zdają się maczać w tym palce. Zanim będziemy kontynuować, wpierw rozważmy panującą sytuację w Afryce. Ale tym zajmiemy się w dalszej części. Spojrzenie na Afrykę i Rzym da nam wyobrażenie, o co chodzi w nowym porządku świata. Afryka i to, co uczyniono Afryce, służy jako model tego, co stanie się na całym świecie. Wielcy przywódcy afrykańscy i dawni tyrani, jak na przykład Idi Amin, wszyscy uzyskali azyl i prawdopodobnie byli masonami wysokiego stopnia. Patrząc na południową Afrykę, na sytuację południowej Afryki, której dotyczy kwestia czarni-biali, kwestia apartheidu, głównymi graczami są znów masoni. Oto prezydent Foster, przekazujący masoński znak. On był masonem. Oto Nelson Mandela. On należy do masonerii Prince Hall. Kolejny raz obie strony są po tej samej stronie tajnych stowarzyszeń. Spójrzmy na de Klerka Mandelę. Mamy tu tę samą sytuację. Mandela jest porównywany do Jezusa Chrystusa. Wywyższył go, mając tezę i antytezę. Tutaj publicznie otrzymuje hostię, mimo że zaprzecza, aby był katolikiem. On twierdzi, że nie jest rzymskim katolikiem. Kanon prawa rzymskokatolickiego stanowi, że nie możesz otrzymać hostii, jeśli nie jesteś rzymskim katolikiem. Ci ludzie są zatem kimś innym. Oto jego hinduski ślub z wdową po Somora Machel, pierwszym prezydencie Mozambiku. Somora Machel to inna historia. Jego antychrześcijańskie wypowiedzi przeszły do historii. Ceremonia jego ślubu odbyła się według obrządku żydowskiego i muzułmańskiego, pokazując, że wszystkie religie są dla niego takie same. Nowa polityczna twarz jest całkowicie masońska. W roku 1992 było już wiadomo, że Mugabe z Zimbabwe zamierzał odebrać gospodarstwa rolne ludziom, którzy tam żyli. Zanim to zrobił, już się o tym mówiło. Mugabe zamierza wkrótce odebrać białym gospodarstwa. To artykuł z roku 1992. Dziś jest to fakt. Czasopismo Der Spiegel opublikowało: Niemcy muszą się wynieść, wszyscy biali muszą się wynieść. Oto rysunek Kissingera ukazujący fakt, że biali muszą się wynieść z Afryki. Oto Mbeki, obecny prezydent południowej Afryki, oraz Mugabe. W tej kwestii stoją ramię w ramię. Odmówił udzielenia nagany Mugabe za odebranie siłą gospodarstw. W południowej Afryce przynajmniej 4000 rolników zmarło i zostało zabitych podczas wypędzania ich z ziemi. Nikt na świecie nie słyszał o tych sprawach. Zimbabwe jest ruiną. Lecz co tutaj widzimy? Wspaniałe, wznoszące się budynki. Jaka jest tego nazwa? To jezuicka prowincja Zimbabwe. Jezuici całkowicie sprawują kontrolę w tym kraju. To jezuicka szkoła filozofii i nauk humanistycznych. Całkowicie nowy budynek, podczas gdy kraj popadł w ruinę. Przygotowują się do ostatecznego porządku. Wszyscy czarnoskórzy przywódcy są na tym samym poziomie, co wszyscy europejscy i amerykańscy przywódcy. Wszyscy należą do tej samej grupy. Czym jest nowy porządek świata?
Oto nowe godło Republiki Południowej Afryki. Widzimy tutaj Feniksa powstającego z popiołów, koronę Mitry z siedmioma promieniami. Te wszystkie symbole wskazują na tę samą rzecz. Zamierzam zapoznać Was z nowym porządkiem ekonomicznym nowego porządku świata. Wszystkie cytaty będą z rzymskokatolickich źródeł. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co Was czeka, a czego jeszcze nie doświadczyliście. Mogę Wam powiedzieć, jakie to uczucie, ponieważ ja tego doświadczyłem. Jeśli będziecie mieć kiedyś ochotę przeczytać ciekawą książkę, przeczytajcie Kościelna megalomania. Ja jednak nie będę cytował z encyk i tym podobnych źródeł. Zgodnie z prawem kanonicznym, zwierzchnictwo nad wszelką własnością rzymskiego państwa kościelnego należy do papieża, jego najwyższego imperatora. Wszystko, co teraz powiem, to cytaty. Wszystko ma potwierdzenie w encyklikach i innych tego typu źródłach. Komunizm odebrał wszelką własność i uczynił ją własnością państwową. Kapitalizm głosi, własność należy do jednostki i nikt nie ma prawa jej zabrać. Jeśli to jest teza i antyteza, to coś po środku jest tym, czego byśmy chcieli. I tak papież potępił komunizm, ale także potępił on kapitalizm. Nowy porządek świata będzie czymś pomiędzy, w imię sprawiedliwości. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu. Zagadnieniu ekonomicznej myśli Kościoła rzymskokatolickiego. Własność prywatna. Tomasz z Akwinu nie napisał żadnego traktatu o ekonomii, jednakże jego myśl, bazująca na myśli Arystotelesa, jest fundamentalną dla zrozumienia ekonomicznego myślenia rzymskokatolickiego państwa kościelnego. To za każdym razem jest cytat. Co mówił Tomasz z Akwinu? Na rzymskokatolicką myśl ekonomiczną, rozwiniętą przez papieży w ich encyklikach i przez sobory rzymskiego prawa kościelnego, wpłynęły po pierwsze, feudalizm i socjalizm cechowy w Europie w czasach średniowiecza. Po drugie, faszyzm we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Po trzecie, nazizm w Niemczech w XX wieku. Po czwarte, interwencjonizm i redystrybucja państwowa na Zachodzie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi w XX wieku. Oraz po piąte, teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej i Afryce. W XX wieku. Tomasz z Akwinu powiedział, wspólne posiadanie wszystkich dóbr jest prawem naturalnym. Napisał, wspólne posiadanie wszystkich dóbr i równa wolność dla wszystkich są z prawa naturalnego, ponieważ tego podziału dóbr i niewoli nie zaprowadziła natura, ale rozum ludzi, a to dla pożytku ludzkiego życia. Co to oznacza? To po prostu oznacza, że własność jest dla wspólnego dobra. Można ją posiąść, ale jest dobrem wspólnym. Wspólnota dóbr, jak pisał Tomasz, jest wpisana w prawo naturalne. Nie dlatego, że prawo naturalne nakazuje, iż wszystkie rzeczy winny być we wspólnym posiadaniu i nic nie powinno być w wyłącznym posiadaniu jednostki. Można więc posiadać rzeczy. Ale dlatego, że rozdział dóbr jest niezgodny z prawem naturalnym. Wyrósł on raczej z ludzkiego przyzwolenia, przynależącego do prawa pozytywnego. Co za bzdury. To interesujące. Mniejsza z tym. Zatem posiadanie własności nie jest sprzeczne z prawem naturalnym, lecz jest jego uzupełnieniem wskazanym przez ludzki rozum. Kontynuujmy. Tomasz napisał, zatem cokolwiek dany człowiek ma w nadmiarze, zgodnie z prawem naturalnym, jest w celu wspierania biednych. Teraz dotarliśmy do punktu, w którym można posiadać jakiekolwiek rzeczy, ale cokolwiek posiadasz w większej ilości niż potrzebujesz, jest dla wspólnego dobra tych, którzy nie posiadają. Brzmi sensownie? A co jeśli by stworzyć dwie klasy ludzi, bogatych i biednych? Co w sytuacji, gdy istnieją dwie klasy, bogatych i biednych? Przyglądając się światu, możemy zauważyć bogate narody i biedne narody. Zauważymy, że wszystkie bogate narody to protestanckie narody. Zauważyliście to? Wszystkie narody protestanckie są bogate. A gdyby tak uknąć plan, aby je wszystkie wydziedziczyć, abyś mógł stać się ponownie władcą, a one wszystkie musiałyby przyjść i błagać u twoich stóp o cokolwiek? Spójrzmy teraz, jak wyjaśnia się cel wspierania biednych. Ponieważ majątności niektórych należą do innych za sprawą prawa naturalnego, nie jest grzechem, jeśli biedni wezmą dobra swoich sąsiadów. Tomasz napisał, w razie potrzeby wszystkie rzeczy są wspólną własnością, dlatego nie ma grzechu w zabraniu czyjejś własności, gdy potrzeba czyni ją wspólną. W porządku. Mamy tu kwestię dzielenia się. Jeśli widzę mojego sąsiada w kłopotach,
Jako dobry chrześcijanin pomogę mu, prawda? Tak, ale teraz patrzmy na prawo. Czyli czy mój sąsiad jest w potrzebie? A kto określa potrzeby? On. To on określa potrzeby. To ja jestem w potrzebie, potrzebuję telewizora. Ja go nie mam, a ty masz. Ty masz pieniądze i możesz sobie pójść i kupić inny. Potrzebuję twojego telewizora. Czy może on go zabrać i nie być grzesznikiem? Tak czy nie? Zgodnie z powyższym, tak. A jeśli ty masz samochód, a on nie, może go zabrać bez grzechu, według Tomasza z Akwinu. To było dawno temu. Dziś z całą pewnością to nie ma zastosowania. To się okaże. Taki zabór cudzej własności nie tylko nie jest grzechem, to nawet nie jest przestępstwem. Według Tomasza legalnym jest zaspokojenie przez człowieka własnych potrzeb za pomocą cudzej własności, poprzez jej otwarty bądź skryty zabór. Nie jest to w rzeczywistości kradzież ani rabunek. W rzeczywistości nie jest kradzieżą potajemne zabranie i użycie cudzej własności w przypadku skrajnej potrzeby, ponieważ z powodu takiej potrzeby to, co on zabiera dla podtrzymania swego życia, staje się jego własnością. W przypadku takiej potrzeby człowiek może także skrycie zabrać czyjąś własność, aby wesprzeć swoich sąsiadów w potrzebie. To bardzo interesujące. Czy wiedzieliście, że jeśli w południowej Afryce zostawię moją posiadłość niestrzeżoną i ktoś się na nią wprowadzi, nie mogę go wyrzucić? Jest tam, bo ma taką potrzebę. Takie jest prawo. Myślicie, że to jest południowoafrykańskie prawo? Nie, również prawo brytyjskie. To prawo teraz jest właściwie w całym kraju, ale nie zostało wdrożone, ponieważ sytuacja nie wymaga jeszcze, aby było ono wprowadzone wszędzie. Raz otworzysz granicę, a miliony biedaków zacznie napływać, a wtedy będzie wielka potrzeba. A jak wygląda sprawa z kontrolowaniem potrzeb? W południowej Afryce jedziesz na wakacje, wracasz, a twój dom jest zajęty. Nie można usunąć tych ludzi, ponieważ twoja własność należy do nich. Musisz płacić rachunki, musisz spłacać raty, musisz płacić za wszystko. Lecz potrzeba sprawia, że staje się to wspólne, więc ktoś może się wprowadzić. Czy tak się dzieje? Tak, jest nawet gorzej. Rzymskokatolicka doktryna o własności prywatnej pobrzmiewa echem w XIX-wiecznym haśle komunistów. Od każdego według jego zdolności, każdemu według potrzeb. Zauważacie tutaj rzymskokatolicką doktrynę? Prawa człowieka są ważniejsze niż prawa własności. Oto motto wielkiego społeczeństwa Lyndona Johnsona. Powinniśmy zabrać mającym i dać niemającym, którzy tego tak bardzo potrzebują. Skąd się ta idea wywodzi według Lyndona Johnsona? Pojawia się ona w literaturze faszyzmu, nazizmu, teologii wolnościowej, interwencjonizmu i socjalizmu. Powszechne przeznaczenie dóbr. Oto wypowiedź na ten temat Jana Pawła II w jego encyklice Troska o sprawy społeczne z roku 1987. Raz jeszcze należy przypomnieć typową zasadę chrześcijańskiej nauki społecznej. Dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. Prawo do własności prywatnej jest słuszne i konieczne, ale tej zasady nie niweczy. Ciąży bowiem na własności hipoteka społeczna, czyli uznaje się funkcję społeczną jako jej wewnętrzną właściwość, mającą swoją podstawę i uzasadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr. Co właściwie mówi Jan Paweł II? Stwierdził to samo, co ja powiedziałem o wypowiedziach Tomasza. Możesz mieć własność prywatną. Kościół rzymskokatolicki jest przychylny własności prywatnej. Brzmi nieźle, ale zastrzeżono, że własność należy do ciebie tylko dla dobra wspólnego. Pewnego dnia obudzisz się, a w twoim ogrodzie będą dzicy lokatorzy. Dzwonisz więc na policję albo wychodzisz i mówisz: wynocha z mojej własności, a oni mówią: zostaw mnie w spokoju albo odstrzelę ci głowę. Idziesz na policję i mówisz: przyjdźcie i pomóżcie, na mojej ziemi są dzicy lokatorzy. Przykro nam, oni mają taką potrzebę. Masz zbyt dużo ziemi. Pogódź się z tym. Paweł VI zupełnie jasno wypowiedział się w encyklice o popieraniu rozwoju narodów z 1967 roku. Każdy człowiek ma prawo otrzymać ze świata to, co dla niego jest konieczne.
Sobór Powszechny Watykański II przypomniał to w słowach: Bóg przeznaczył ziemię ze wszystkim, co ona zawiera, na użytek wszystkich ludzi i narodów, tak, by dobra stworzone dochodziły w duchu sprawiedliwości i miłości do wszystkich w słusznej mierze. Normie tej trzeba podporządkować wszystkie inne prawa, jakiekolwiek by one były, łącznie z prawem własności i wolnego handlu. Czy to oznacza, że jeśli potrzebuję jakiegoś dobra wytworzonego, to mogę je sobie wziąć? Jadę samochodem i co 12 minut jest na mnie napad. Wkracza napastnik i mówi: opuść samochód. Zostawiam samochód. A jeśli nie, to co się stanie? Zastrzeli mnie. Ten człowiek potrzebuje mojego samochodu. Przepadło. Po sprawie. W domu, w moim kościele ciągle mamy porwania. Nawet pastora pobili i próbowali wepchnąć go do bagażnika samochodu. Mogli go zabić. Udało mu się uwolnić i tak został bez swojego samochodu. Myślicie, że podejmuje się duże akcje, żeby odnaleźć te rzeczy? Nie, sporadycznie, tu i tam. Myślicie, że podejmuje się duże działania, gdy rolnicy są zabijani i usuwani z ziemi? Nie. Trochę tu, trochę tam, żeby zadowolić ludzi, ale w zasadzie nic się nie robi. Policja umywa ręce, a prawo mówi, że nic nie możesz zrobić. Innym razem podróżowało dwóch rowerzystów, kiedy zostali napadnięci przez 5 uzbrojonych mężczyzn żądających ich rowerów. Bronili się, spodziewali się tego, więc byli uzbrojeni. Sytuacja jak na Dzikim Zachodzie. Obronili się, zranili jednego z napastników i uciekli. I wiecie co? Dwaj rowerzyści są w więzieniu. Tak. Odbywają wyrok za zranienie kogoś bez potrzeby. Mogli im oddać rowery. To rozwiązałoby problem. Widzicie, jak prawo zostało całkowicie zmienione? Konstytucja II Soboru Watykańskiego, Radość i Nadzieja, którą cytował Jan Paweł II, udziela obszernych wyjaśnień. Kto natomiast byłby w skrajnej potrzebie, ma prawo z cudzego majątku wziąć dla siebie rzeczy konieczne do życia. Kto definiuje potrzebę? Ponieważ tylu ludzi na świecie cierpi głód, Sobór Święty przynagla wszystkich, tak jednostki, jak i piastujących władzę, by pamiętali na zdanie ojców: nakarm umierającego z głodu, bo jeżeli nie nakarmiłeś go, to go zabiłeś. Dlatego, iż własność prywatna jest niemoralna, każdy człowiek, jednostki oraz rządzący mają moralną powinność, by redystrybuować dobra niesprawiedliwie uzyskane przez posiadających właścicieli. Słyszeliście ostatnio o redystrybucji dóbr? Często o tym słyszycie? Tak, będzie redystrybucja. Wszelkie dobra to nie tylko dobra naturalne, ale też dobra wytworzone. Jan Paweł II powiedział, że wszyscy ludzie muszą mieć dostęp do dóbr, które są przeznaczone dla wspólnego użytku. Zarówno dóbr naturalnych, jak i wytworzonych dóbr. Nic nie mam, tylko na papierze coś posiadam. Państwo sprawuje najwyższą władzę. Moje życie wkrótce obróci się w nędzę. Jeśli zatem przywiązaliście się do swoich domów, to jest podstawa nowego porządku świata. Jeśli przywiązaliście się do waszych samochodów i telewizorów i innych rzeczy, dajcie sobie z tym spokój. Ponieważ wkrótce zostaną one redystrybuowane i ani biały, ani czarny, ani różowy czy protestant nic nie będzie mógł na to poradzić. Jeśli w ten sposób ktoś inny ucierpi, jest to sprawiedliwe. Cel uświęca środki. Zgodnie z powinnością nastąpi redystrybucja. Rerum novarum. Rzeczy nowe. Kto słyszał o Rerum novarum? To wydana przez papieża encyklika cytowana po dziś dzień w encyklikach papieża Jana. Po dzień dzisiejszy wszystkie encykliki nawiązują właśnie do tej, włącznie z encyklikami papieża Jana Pawła II, który mówi, że ta encyklika uformowała podstawy nowego porządku świata. Myślę, że ważne jest, by ją przestudiować. Jedną z najbardziej znaczących wypowiedzi rzymskiego państwa, Kościoła w kwestii spraw ekonomii, jest encyklika z 1891 roku, Rerum Novarum, o kwestii robotniczej. W tej encyklice rzymskie państwo kościelne sprzymierzyło się z proletariatem, który w marksizmie jest największym i ostatecznym wrogiem porządku kapitalistycznego. Pius XI, pisząc w 1931 roku, oświadczył, że jednak encyklika Rerum Novarum tym przeciwko,
przed innymi się odznaczyła, że podała ludzkości środki najpewniejsze do pomyślnego rozwiązania trudnego zagadnienia wzajemnych wśród społeczeństwa ludzkiego stosunków, które nazywają kwestią społeczną. Spójrzmy, jak dotąd najznamienitszym dokumentem tej społecznej nauki i działalności, jaką Kościół rozwijał na przestrzeni wieków, jest bezsprzecznie nieśmiertelna encyklika Rerum Novarum, ogłoszona przed 70 laty. Wskazówki te i napomnienia miały tak wielkie znaczenie, że nie można dopuścić do zatarcia się ich w pamięci. To jest wypowiedź papieża. Papież Pius mówi nam, że encyklika Rerum Novarum była kluczowa dla upadku laissez-faireistycznego kapitalizmu w XX wieku, wprowadzając w epokę efektywnej interwencji rządowej. Rozumiecie? Sprawdźmy, jak to się kończy. Rerum Novarum było głosem moralnego autorytetu wspierającym rozwój efektywnej interwencji wszystkich rządów w XX wieku. Ilu rządów? Wszystkich. Pius XI napisał: nic dziwnego, że pod wodzą i kierunkiem Kościoła liczni uczeni, duchowni i świeccy zabrali się z zapałem do nauk społecznych i ekonomicznych, w duchu potrzeb współczesnych, a to w tym szczególnie celu, ażeby w niezmienionej i niezmiennej nauce Kościoła znaleźć środki zaradcze dostosowane do potrzeb nowych czasów. Na podstawie wskazań i światła encykliki Leona Rerum Novarum powstała odrębna społeczna nauka katolicka, którą nieustannie i z wielką gorliwością rozwijają i pogłębiają owi niestrudzeni robotnicy. Wszyscy ci robotnicy to, uważnie teraz słuchajcie, ci wybrani ludzie, których nazywaliśmy pomocnikami Kościoła. Zatem każdy działający w sekretnym stowarzyszeniu, w Opus Dei, w Rycerzach Maltańskich, w Rycerzach Kolumba, wszyscy ci ludzie to wybrani ludzie Kościoła. To jeszcze nie wszystkie błogosławieństwa, które przyniosła encyklika. Nauki w Rerum Novarum powoli i niedostrzegalnie przeniknęły nawet do tych kół, które pozbawione jedności z Kościołem nie uznają jego władzy. Te katolickie zasady społeczne stopniowo stały się częścią dziedzictwa całej ludzkości. Do czego to prowadzi? Chciałbym wiedzieć. A my ogłaszamy z radością, że katolickie prawdy, tak uroczyście ogłaszane przez naszego poprzednika, Leona XIII, są często przytaczane i uznawane za swoje nie tylko w katolickich książkach i czasopismach, ale także w izbach prawodawczych i sądowych trybunałach. Ci wybrani ludzie, których nazwaliśmy pomocnikami Kościoła, którzy odegrali kluczową rolę, to jest pismo Johna Robinsa. Kim oni są? W faszyzmie właściciele mogą zatrzymać tytuł własności swoich dóbr, ale użytek z ich własności jest, jak napisał papież Leon XIII, wspólny. Faszyzm jest rodzajem socjalizmu zachowującym formę i atrybuty kapitalizmu, a nie jego istotę. Właśnie do tego się to sprowadza. Mówiąc o reformie instytucji, myślimy przede wszystkim o państwie, nie dlatego, by od niego oczekiwano rozwiązania wszystkich trudności. Co takiego państwo ma uczynić z tym wszystkim? Eksperymenty z ekonomiczną wolnością, jak napisał Pius XI, muszą się skończyć, a życie ekonomiczne musi znów podlegać planowaniu i rządowi. Kto chce kontrolować twoje życie ekonomiczne? Rząd. Papież Jan Paweł II napisał w encyklice Troska o sprawy społeczne z 1987 roku: raz jeszcze należy przypomnieć typową zasadę chrześcijańskiej nauki społecznej. Dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. Ciąży na własności prywatnej hipoteka społeczna. Te trzy będą podlegały kontroli. Napisał: wierne echo wiekowej tradycji Kościoła co do powszechności przeznaczenia dóbr. Współcześnie papież napisał: stoimy zatem wobec poważnego problemu nierównomiernego podziału środków potrzebnych do życia przeznaczonych z natury dla wszystkich. Później nastała teologia wyzwolenia i Pius w encyklice o bezbożnym komunizmie napisał: w naszych czasach nastała niezwykła nędza. Kto spowodował tę nędzę? Oni ją stworzyli po to, aby mogli stworzyć pożądane przez nich rozwiązanie problemu. W Afryce wywyższyli mniejszość, a ucisnęli masy. Postawili wszystko na głowie, tworząc sytuację, jaką chcieli. Stworzyli komunizm, później wywołali chaos. Z chaosu stworzyli pożądany przez nich porządek społeczny.
Zatem drugie panowanie terroru było wspierane przez papiestwo. Ojciec Camilo Torres, zastrzelony w 1966 roku, stwierdził: katolik, który nie jest rewolucjonistą, żyje w grzechu śmiertelnym. Papież Jan Paweł II napisał w 1968 roku: Kościół nie waha się bronić nieustraszenie słusznej i wzniosłej kwestii praw człowieka oraz odważnie wspierać reformy prowadzące do lepszej dystrybucji dóbr, włącznie z dobrami ziemskimi, takimi jak edukacja, opieka zdrowotna, zapewnienie mieszkania itd. Doszliśmy teraz do praw człowieka. Co o tym słyszeliśmy podczas rewolucji francuskiej? Co będzie standardem na świecie? Prawa człowieka. Masz prawo do własności, masz prawo do wszystkiego, czegokolwiek potrzebujesz. Jesteśmy przekonani, że teologia wyzwolenia jest nie tylko aktualna, ale użyteczna i potrzebna. To powiedział papież, nie ja. To jego bezpośrednia wypowiedź. Jan Paweł II, list do brazylijskich biskupów. Winna ona ustanowić nowy etap teologicznej refleksji zapoczątkowanej tradycją apostolską. I dalej nawiązał do Rerum Novarum. Gdy Franklin Roosevelt został wybrany, wcielił do swojej administracji profesora Ryana. Kim on był? Ryan napisał w 1931 roku: robotnicy mają roszczenie do przemysłu o wszelkie środki do życia od momentu rozpoczęcia przez nich pracy aż do śmierci. Jeśli przemysł bezpośrednio się z tego nie wywiązuje, wtedy obowiązkiem rządu jest zmusić do tego przemysł. Widzicie, jak to się zaczyna? Teraz przyjrzyjmy się niektórym prawom człowieka. Masz prawo do wolnego zakładania związków zawodowych. Masz prawo do kultury, masz prawo do emigracji, do imigracji, prawo do żywności, prawo do ubioru, prawo do opieki medycznej, do sprawiedliwej płacy, do życia, do bezpiecznego środowiska, do ubezpieczeń pracowniczych, prawo do życia w rodzinie, prawo do własności prywatnej, oczywiście na wysokiej pozycji, prawo do powszechnego użytku wszelkich dóbr, jest niżej, więc to nie ma znaczenia, prawo do pracy, prawo do emerytury, do ubezpieczenia na starość, prawo stowarzyszania się, prawo do bezpieczeństwa, prawo do nietykalności cielesnej, do koniecznych świadczeń socjalnych, prawo do strajku, do życia w wolności, do założenia rodziny, do edukacji, zatrudnienie, dobre imię, szacunek, rzetelna informacja, prawo do postępowania zgodnie z zasadami własnego sumienia, ochrona prywatności, prawo do słusznej wolności, prawo do szkolenia zawodowego, do wysokiej jakości edukacji, prawo do odpowiedniej opieki medycznej. To pracochłonne. Jak to wszystko kontrolować? Jak to skontrolować? Jeśli zamierzasz kontrolować każdy z tych aspektów, to musisz kontrolować każdy z aspektów ludzkiego życia. W przyszłości nie będziesz mógł pójść do toalety bez trzykrotnego złożenia podania do Watykanu. Oni zamierzają przejąć kontrolę nad każdym aspektem naszego życia. Oto, co oni chcą kontrolować. A rząd stanie się ogromnie wielki. A skąd brać na to pieniądze? Od was. Jeśli pieniądze wpływają od ciebie, to co się dzieje z twoim majątkiem? Staje się coraz mniejszy i jeszcze mniejszy. To oznacza, że klasa średnia zniknie. Ile było klas w katolicyzmie czasów średniowiecza? Dwie. Była klasa feudalna, plebs, i była wyższa klasa, która kontrolowała wszystko. Weźmy chociażby zatrudnienie. W moim kraju bezrobocie było na poziomie 50%. W Niemczech na poziomie około procenta. A później skoczyło ono do 2, 3, 5, 10, 20%. Obecnie bezrobocie kwitnie w Europie. Dlaczego? Ponieważ wszystkie kraje bloku wschodniego są teraz włączone do Europy, więc musi być redystrybucja dóbr. I tak dobra coraz bardziej maleją. W ostatnich badaniach sondażowych nie pyta się, gdzie mieszkasz, lecz ile masz pokoi, ile osób tam mieszka, ile masz tego, a ile tamtego. Kiedy tak robiono i w którym kraju? W komunizmie. A co się działo, gdy twój dom był większy niż potrzebowałeś? Ten, który był w potrzebie, otrzymywał go. Ale kto musiał płacić rachunki? Ty, ponieważ ty byłeś właścicielem. Teraz jest jeszcze gorzej niż w komunizmie, czyż nie? Oni przyszli do naszego kraju i teraz musisz się meldować w każdym miejscu zamieszkania.
Nie możesz głosować poza swoim miejscem zamieszkania, bo zostałeś przypisany do swojego miejsca zamieszkania. Wtedy przyszli do mojego domu i powiedzieli, że chcą wiedzieć, jaką wyznaję religię. Powiedziałem, jestem chrześcijaninem. A oni, z której jesteś denominacji? Odpowiedziałem, nie wasza sprawa. A oni, tak, to nasza sprawa, do której denominacji należysz. Odpowiedziałem, nie wasza sprawa. Ile masz pokoi? Odpowiedziałem, wystarczająco. Chcemy wiedzieć dokładnie. Nic wam do tego. Dlaczego chcecie dokładnie wiedzieć? Mógłbym mieć w przyszłym tygodniu kolejny pokój. Mógłbym postawić ścianę i mieć dwa pokoje. To nie wasza sprawa. Możesz mieć duże problemy, jeśli odpowiesz na takie pytania. Nie powinieneś tego robić. Należy udostępnić człowiekowi wszystko, co potrzebuje do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego. Wiedzieliście, że życie prawdziwie ludzkie to katolicki akronizm zbawienia? Udowodnię wam to na następnym wykładzie, że powiedziano, być zbawionym oznacza wieść życie prawdziwie ludzkie. To oznacza Królestwo Boga, a dla katolików oznacza Królestwo katolicyzmu rządzące tym ziemskim światem i dającym każdemu możliwość prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego. To wystarczy, aby zająć się twoimi podstawowymi potrzebami i niczym więcej. Podoba wam się nowy porządek świata? Podoba wam się? Wiecie, Biblia nazywa go człowiekiem niegodziwości. Jest inne słowo na określenie redystrybucji dóbr. Właśnie je wam podałem. Jakie to słowo? To jest kradzież. Dokładnie tak. Biblia mówi, nie będziesz kradł. A to znaczy, nie będziesz zabierał temu, który ma i dawał komuś innemu. To się nazywa kradzieżą. To złamanie Bożych przykazań. Mam rację? O tak. Z biegiem czasu ujrzymy, że ten system praw człowieka łamie każde z przykazań Bożych. Kiedy Bóg przydzielił Izraelowi ziemię, w jaki sposób została ona nadana? Jako wieczne dziedzictwo. To była ich ziemia. Achab chciał winnicy Nabota i Nabot powiedział mu, nie zgrzeszę przeciwko Panu, mojemu Bogu, ponieważ ta ziemia została dana mi i moim dzieciom jako wieczne dziedzictwo. Bóg daje każdy jeden skrawek ziemi, który należy do Niego. Oni go odbierają i rozdają według potrzeb, ale to Ty masz płacić rachunki. Niesamowite. Złożona sytuacja naszych czasów czyni koniecznym, aby władze publiczne częściej interweniowały w kwestie społeczne, ekonomiczne i kulturalne. To wypowiedź II Soboru Watykańskiego. Będą zatem mieszać się w każdy aspekt waszego życia. Gorbaczow wyraża uznanie dla papieża, mówiąc, papież ma rację, nawołując do nowego porządku świata. W kronice San Francisco z 1991 roku napisano, papież apeluje o nowy porządek świata. Albert Einstein powiedział, pragnienie ludzkości, pokoju, może być zrealizowane tylko poprzez stworzenie światowego rządu. Z całego serca wierzę, iż współczesny światowy system niepodległych narodów może prowadzić jedynie do barbarzyństwa, wojny oraz bestialstwa. Jedynie prawo może zapewnić rozwój ku cywilizowanej, pokojowej ludzkości. Interesujące stwierdzenie Alberta Einsteina. Powiedział on również, że nie ma innego ratunku dla cywilizacji, a nawet dla ludzkiego gatunku, jak tylko stworzenie światowego rządu. To słowa Alberta Einsteina. Co mówi Jutant? Były sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powiedział, światowi federaliści roztaczają przed nami wizję zjednoczonej ludzkości żyjącej w pokoju podlegającemu sprawiedliwemu porządkowi świata. Serce ich programu, świat podlegający prawu, jest realistyczne i osiągalne. Co powiedział Mortimer Adler? Bez światowego rządu światowy pokój jest niemożliwy. Winston Churchill. Same grube ryby, nie mówię o płotkach. Stworzenie autorytatywnego światowego porządku jest ostatecznym celem, do którego musimy zmierzać. Charles de Gaulle. Narody muszą się zjednoczyć w światowym rządzie, albo wyginą. Jak to osiągnąć?
Można stworzyć tak wiele konfliktów, że wszyscy chętnie oddadzą część swojej suwerenności. Wiecie co? W południowej Afryce prowadziłem te wykłady. Ludzie są zrozpaczeni. Są okradani, usuwani ze swojej ziemi, są mordowani. Nasze domy wyglądają niczym więzienia. Nie możemy pójść spać, jeśli nie pozamykamy wszystkiego. W moim małym bloku mamy morderstwo za morderstwem, także kradzieże, dokuczliwe kradzieże i nic się nie dzieje. Policja o to nie dba, ani nawet się nie pokazują, ponieważ jest tyle zamieszek wokoło, że nie mogą sobie z tym poradzić. Kto by się zatem przejmował twoim małym problemem, że właśnie wszystko straciłeś? Ubezpiecz się i sprawdź, czy możesz coś odzyskać. To nieczułość na ból. Przychodzą, wprowadzają się, zabierają wszystkie twoje prywatne dokumenty, palą je. Nie masz już swojego życia, wszystko przepadło. Sprzedają meble, których nie chcą, a resztę zostawiają dla siebie, mówiąc: spadaj, teraz jest pora na redystrybucję. Wcześniej miałeś ziemię, teraz to jest moja ziemia. Taka jest kolej rzeczy. Oto nowy porządek świata. Witajcie w nowym porządku świata. Bertrand Russell powiedział: teraz jedyną możliwością jest światowy rząd albo śmierć. Drugi manifest humanistyczny przynagla nas do zwrócenia się w kierunku budowania światowej wspólnoty. Robert Miller, były asystent sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział: musimy zwrócić się tak szybko jak to możliwe ku jednemu światowemu rządowi, ku jednej światowej religii, podlegającym jednemu światowemu przywódcy. Ciekaw jestem, kto nim będzie. To naprawdę znamienite nazwiska, które przytaczam. To nie są jakieś spekulacje. Często zarzuca się mi spekulowanie. Największymi spekulantami są właśnie ci ludzie. A co z tym mężczyzną? Widzieliśmy, jak miały przyjść pokój i jedność. To było wspaniałe uczucie, to było niesamowicie ekscytujące doznanie. Pokoju, jedności, tak. Miłości, pokoju, miłości, jedności. Jedność, jedność, tak. Wszystkie narody przyjdą i wielbić będą Ciebie, o Panie, i wielbić będą Ciebie, o Panie. I cały świat gromadzi się. I cały świat w każdym zakątku. Papież apeluje o nowy porządek świata. W CNN w czwartek 1 stycznia 2004 roku całe swoje noworoczne orędzie poświęcił nowemu porządkowi świata. Chcę wam dziś powiedzieć, że celem nowego porządku świata jest nie tylko zjednoczenie narodów, które Bóg rozdzielił. To jeden aspekt. Drugim jest usunięcie protestantyzmu z powierzchni ziemi. Zwłaszcza te kręgi protestantyzmu, które odmawiają kłaniania się papieskiemu Cezarowi. Właśnie te formy protestantyzmu będą musiały zginąć. Zobaczymy, jak te okoliczności będą tworzone. Te okoliczności właśnie są wywoływane.